Cześć, witajcie moi kochani, ja jestem taka, to jest moja Merida Sprawiedliwa na poziomie już 12. W sumie to już prawie 13, ale to jeszcze trochę. Powoli nasza postać odkrywa swoje tajniki ucznictwa i może jak najbardziej odbić się od życia społecznego orków, będąc najlepszą orczycą na całym świecie. Ostatnio, czy to było nagrane, czy nie? Ostatnio tak też jak pomogliśmy z miododajnią, czy jakkolwiek to się nazywa. Po prostu zrobiliśmy pewny smakomyk i się udało. Jeżeli nie wiecie, jaki smakomyk, oczywiście, wejdźcie na poprzedni odcinek i obejrzyjcie śmiało. Myślę, że będziecie się bawić dobrze, jeżeli lubicie tą serię. Natomiast dzisiaj robimy rzecz ważniejszą, rzecz najważniejszą, rzecz kluczową, bym powiedział wręcz. Czyli kurwa, nie wiem, gdzie idę. A, do pępkniny. Okej, do pępkniny idę. No to teleporcik zrobimy od razu, bo jak ja mam tam biec, to zajmie mi to jakieś 50 lat, a około oczywiście, bo zazwyczaj to jest to więcej. Halo gro, witam gro. Cześć. Gdzie ja muszę iść w ogóle? Mam dwa miejsca, gdzie muszę iść. Czy ja mam dwie misje naraz do zrobienia, czy nie? Nie wiem. Aha, prawdopodobnie są po prostu dwa wejścia i o to w tym chodzi, tak? Dokładnie tak. A skoro tak, to nie przejmujemy się tym. Myślałem, że po prostu mam jakiś wybór, że mogę iść tutaj do tej osoby, mogę iść do innej. Natomiast nie, w tym wypadku to wygląda prosto. Idziemy w to samo miejsce, tylko po prostu dwoma różnymi ścieżkami. Okej. Tutaj nic kraść nie będzie, bo nas zamordują za to. Brynjolf, co? Niech zgadnę. Złapał cię na ulicy i wrzucił prosto na głęboką wodę, nie mówiąc, w którą stronę masz płynąć. Mam rację? Kłamstwo w żywe oczy daleko cię nie zaprowadzi. Tyle ci mogę zagwarantować. Jeżeli chcesz się wkupić w moje łaski, to wyręcz mnie w kilku sprawach i pomóż gildii stanąć na nogi. Dlaczego ja mam z nim rozmawiać? Ja się zastanawiam, dlaczego? Brynjolf, co? Nie, Hewidź, skoro masz odwagę, to mam... Rozejrzyj. Nie chcę słuchać, co się stało? No mam jakiś problem, klątwa, że mi nie wychodzi. Jesteś pojebany, ziomek. A wyjdziemy z tego jak bohaterowie. Nie miałem tu iść. Ja pierdzielę, czy ta misja mi się wzięła i zaznaczyła. Muszę teraz stąd wyjść. Gro, why you do this to me? Why you do this? Porąbane. Lecimy, ziomeczki, lecimy. Masz minutę? Chcę coś Nie mam minuty, spieprzaj, ziomek. Moja siostro w zbrodni, czego ci trzeba? Kim ty kurwa jesteś, ziomek? Jestem tuż za tobą. No dobra, tylko weź tam mnie nie macaj po tyłku, nie gap się, dobra? Dobra, spokojnie. jakaś taka spięta. No ja wiem, jaka jest nasza kolejność. Kobieto, spokojnie. Chyba jakaś lesba. Idziemy. Gdzie ona się działa? To jest pytanie. Chyba gdzieś w barze. Dobrze, naprawa będzie kosztować. Naprawa będzie kosztować 5 centimów. Plus koszt naprawy, plus robocizna, jakieś 2 miliardy. Szukasz pracy? Nie, ziomek. Chcę, by ktoś przekazał wiadomość. Wiesz co, nie szukam roboty, ja ogólnie to jestem zajęty. Mam nadzieję, że masz... Niewiele mi to mówi. Jedyną rzeczą, po której można zidentyfikować partnera Sabjorna, jest ten dziwny, mały symbol. Cóż... Niezależnie od tego, do kogo należy ten tajemniczy... Natychmiast zanieś te informacje do gildii złodziei. Jest jeszcze kwestia twojej zapłaty. Sądzę, że to więcej niż wystarczająca zapłata za twoje usługi. Dostałem miecz. Kurwa, dostałem miecz. Pierdol się, babo, miecz dostałem od ciebie.
Dlaczego miecz, a nie pieniądze? Miecz dostałem. Ja pieprzę, dała mi miecz. Czajcie to miecz. Pieprzony miecz, kiedy jestem uczniczką. Szowinistyczna babo, ty. Dlaczego tak zrobiła? What? Jestem uczniczką, nie żadnym orkiem, głupim siepaczem, który używa miecza. Ja pierdzie, co za pizdeczka mała wołowa jeszcze dodatkowo. Ja pierdziele, no bo... Ach. Coraz więcej ludzi jest tutaj. Pokażę ci, co umiem. O. Wow, ty też mnie potrafisz nauczyć, fajnie. Jeśli będziesz potrzebować więcej praktyki z lukiem... Ale no oczywiście, będę potrzebował, to jest pewnie. Myślę, że będę musiał iść tutaj do towarzyszy, bo tam też mogłem kupować. Krążą plotki, że biedny Sabiorn trafił do paki w Białej Grani. Dokładnie. Chyba zaczynasz rozumieć, jak działa nasz układ. Maven mnie poinformowała, że udało ci się przy okazji odkryć coś więcej. Coś ważnego dla gildii? To nie byle zbieg okoliczności. Najpierw Haringot, a teraz Sabiorn. Ktoś chce nas załatwić i podjuza Maven przeciwko gildii. Mercer twierdzi, że wie, jak wyciągnąć nam ten cierń ze stopy. Masz się z nim czym prędzej spotkać. Na twoim miejscu bym się pośpieszył. Nigdy go nie widziałem takiego wściekłego. No dobra, ziomek. No lecimy tam, co? A, jesteś. Przedyskutowałem z moimi kontaktami kwestię informacji zdobytych przez ciebie w posiadłości Złotoblask, ale nikt nie rozpoznał tego symbolu. Wygląda na to, że nasz przeciwnik próbuje zaszkodzić nam niebezpośrednio, rozwścieczając Maven Czarną Różę. Bardzo sprytnie. Nie lekceważ naszych przeciwników. Mają głębokie kieszenie, są cierpliwi i przez lata udało im się uniknąć wykrycia. Jednakże nie myl moich zachwytów z samozadowoleniem. Nasza Nemezis słono za to zapłaci. Ponieważ nawet pomimo całego tego pozowania i planowania popełnili błąd. Znaleziony przez ciebie zwój wspomina imię Gajul Lai. Zgodnie z moją wiedzą, to stary alias używany przez jeden z naszych kontaktów. Jego prawdziwe imię brzmi Gulum Ei. Oślizły łajdak. Gulum Ei to nasz człowiek wewnątrz kompanii wschodniocesarskiej w Samotni. Założę się, że działał jako pośrednik sprzedaży posiadłości Złotoblask i byłby w stanie wskazać naszego kupca. Udaj się tam, potrząśnij nim i zobacz, czego uda ci się dowiedzieć. Zanim odejdziesz, porozmawiaj z Brynjolfem, jeśli masz jakieś pytania. Dobra, ziomusie, spokojnie. Jak na wojnie, ja tą misję olewam. Nie teraz, kiedy indziej. Wejdź do podziemnej kuźni. Nie wiem, co znaczy ta misja. Tylko interesuje mnie, gdzie ona jest. Nie tutaj, no. To kto by kurwa pomyślał? Czekajcie, nie, dobra, już wiem. Już wiem, to jest ta misja dla towarzyszy, tak? To nie, to nie chcę. Siwobrodymi też nie chcę. Obrona świtu. Lecimy tam. Ja mi po prostu chodzi o to, że nie mam chęci. No mam pieniądze, mam. Nie mam pieniędzy w sumie, ale też nie mam chęci. A jak wyszedł za nami. Nie, kolego, nie interesuje mnie. Kiedy indziej. Co nie, ziomek, no, to spoko. Nas interesuje, żeby pójść. Gdzie musimy iść? A, gdzieś tam. Nie wiem, gdzie to jest za bardzo, więc będziemy pewnie błądzić. Nie pamiętam niczego tam z tego miejsca. No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Boję się, że może nam zejść trochę, bo czasami naprawdę potrafi się zgubić na tych skałach. Porąbanie, ale... A, w końcu trafimy. Tylko oby to było szybciej niż później, bo... mam obiad o 14:00.
Więc wypadałoby się wyrobić. No dobra. W tamtym kierunku zapiszmy. Mam jeden punkt do rozdania. To za mało trochę na razie dla nas, bo potrzebujemy na 60 punktów. A co to jest? Przechodź dalej. Przechodź dalej. Bo na 60 punkcie ucznictwa chyba mamy 3 albo 4 punkty do rozdania. Więc fajnie byłoby mieć je od razu. Zobaczymy, czy się uda. Boję się, że może się nie udać, ale... No zobaczymy, jak mówię, zobaczymy. Teraz trochę te punkty wolniej przybywają, więc może się udać nawet. Istnieje szansa. Ach, och, kurde, kurde. Och, jest. Aha, i tak muszę zejść. No, to była super ścieżka. Super partia. Tam coś jest, ale nas to nie interesuje, spokojnie. Elo, elo, witam, witam. Gromowładny żołnierz. O, jeżeli znasz prawdziwych synów i córy Skyrim, to chuj ci w dupę, ziomek. Wybiorę później, po której stronie się postawię. Ej, halo. My tu mamy iść, o. Jakiś kanion. Kici, kici, kto to jest? Kici, kici. Może troszeczkę się poskradajmy, zobaczymy, co nam to da. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Czy tam coś jest? Halo? Halo, ziomki? Kici, kici. Wow, wow, wow. Ładny teren, no nie powiem. Holy fuck, kto mnie niby zobaczył? Kurwa, znowu. Wow. Ty ziomek. Dobra, halo. Pogadajmy, halo. Usłyszałem o tym, co się dzieje. O wampirach, obrońcach świtu. O wszystkim. Postanowiłem pomóc i oto jestem. No i o chuj chodzi ci, ziomek. O chuj chodzi. No gdzie oni są? Halo? O, jest. Jest jakiś budynek. Chciałem coś powiedzieć. Zapomniałem trochę. Chciałem chyba powiedzieć to, że w sumie to... Niestety Skyrim w wersji Special Edition dalej nie jest tak ładny jak Wiedźmin 3, który dla mnie wciąż zostaje najładniejszym RPG, jaki powstał. Więc no, trochę smutno. Bo chciałem zobaczyć, czy Remastered Edition będzie mógł konkurować z Wiedźminem, chociaż niestety nie. Tak myślałem, specjalna edycja specjalną edycją, ale i tak mody dają więcej niż jakieś tam ulepszenie. Czy to darmowe, czy to byłoby płatne. Aspirujesz do obrońców świtu? I dobrze. I dobrze. Co tu robisz, Dolanie? Dawno już nie mam żadnych wspólnych spraw ze strażą. Więc kim ty jesteś? Czego chcesz? Ciągnie cię do zabijania wampirów, co? Tym lepiej. Ale rozejrzyj się. Nie ma na razie do czego dołączać. Dopiero co rozpocząłem odbudowę naszych sił. Potrzebny mi ktoś, kto wyprawi się na tereny wampirów, podczas gdy my będziemy odnawiać twierdzę. Tolan wspominał mi o jaskini, w której węszyli strażnicy. Jego zdaniem była chyba w jakiś sposób związana z ostatnimi atakami wampirów. Tolanie, opowiedz jej o... jak się to nazywało? Dim Hollow? Tak. Krypta Dim Hollow. Brat Adalwald był przekonany, że ukryto w niej jakiś zapomniany wampirzy artefakt. Słuchaliśmy go tak, jak Israna. Był w komnacie, gdy została zaatakowana. Mnie to wystarcza.
Sprawdź, czego wampiry szukały w tej całej krypcie Dim Hollow. Przy odrobinie szczęścia nadal tam są. Masz. Przyda ci się kusza. Pozwala pozbyć się tych diabelstw, zanim zdążą podejść. Śmiało pokręć się, trochę potwierdzę i weź sobie wszystko, co uznasz za przydatne. Inna sprawa, że nie ma tego dużo. Spotkamy się w Dim Hollow. Choć tyle mogę zrobić, by pomścić mych martwych kompanów. Dolanie, myślę, że to nie jest najlepszy pomysł. Wy, strażnicy, nie byliście szkoleni na... Wiem, za kogo nas masz. Za mięczaków. Za tchórzy. Sądzisz... Dobra, chcecie to idźcie, nie chcecie to nie idźcie. Jebać to. Ale my musimy... Czyli widzi w tobie potencjał. Chuj ci w dupę nie potencjał. Ja po prostu jestem najlepszą orczycą z krwi i kości. Ja po prostu mam dawanie w pierdolu we krwi i tyle. Gdzie to jest? Gdzie to może... Holy fuck, to jest daleko. Chociaż chodźmy najpierw do białej grani. Zobaczymy, czy coś fajnego sprzedają. Może będziemy mieć jakiś sprzęt na sprzedaż, albo coś kupimy fajnego. Halo, halo? Mam tu parę... Kilof. Czy to się może przydać? Może. Kusza fajna, ale... O kurwa, ile kusza bije damage'u. Mrozy sprzedamy, orkowa strzała, to się... Bełty, o. Stalowy miecz zmęczenia, to się może przydać. No dobra. Zajrzyj do sklepu. Niestety muszę kończyć już teraz. Ja wiem, że ten odcinek jest krótki. Ale kurde, dzwoni do mnie telefon po raz któryś. To oznacza, że ja muszę już niestety wychodzić. To jest takie trochę smutne. Ja przepraszam was za to. Ale spokojnie, na następnym tygodniu, czym za dwa w sumie, kiedy się pojawi kolejny Skyrim, nadrobimy to. Więc dziękuję bardzo za oglądanie, zapraszam do kolejnego odcinku z gry Skyrim. Siemanko. No i cześć, żegnam.